Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Kupiłem sobie BMW M5, tak jak miałem kupić sobie, ale... Wiecie co, nagrałem dla Was tunik tego samochodu i w ogóle wstęp do tego odcinka, ale totalnie mi się zrypał dźwięk i się wkurzyłem. Ale bardzo fajnie można było sobie tą BMW-kę zrobić, można było sobie wybrać kilka błotników, ale te takie... Właściwie dałem najbardziej delikatne zmiany, jakie można było zrobić w tej BMW-ce. Z przodu właściwie i z tyłu są seryjne zderzaki, seryjne końcówki układu wydechowego, seryjne progi, dyfuzor jest troszeczkę inny z tyłu, no i błotniki są delikatnie poszerzone. Maska jest też zmieniona, światła, no i oczywiście malowanie. Naprawdę niewiele w tej BMW zmieniałem, bo bardzo mi się podoba z wyglądu, jest naprawdę w porządku. Taki troszeczkę rodzinny samochód, ale jeśli chodzi o osiągi, no to zdecydowanie nie są rodzinne. Ja sobie jeszcze szybciusio zajadę do tunera i kupię jakieś części, bo właśnie się pojawił nowy asortyment, a to jest nowo kupiony przeze mnie samochód i można go wymaksować na maksymalny tuning, więc chcę sobie to zrobić, żeby no poszło jakoś łatwo na tych wyścigach, bo mówiliście, że to ja jestem mało inteligentny, dlatego mi tak słabo idą te wyścigi. Ja nie mogę grać jako Lucek. Nie mogę, bo jestem za słaby i nie powinienem w ogóle grać w Need for Speed'a, bo jestem mało inteligentny. Dobra, coś tam sobie porobiliśmy z tym samochodem. Mamy stat 330. Powinno wystarczyć nam do misji, którą mamy na 310. Okej, w takim razie jedźmy i zobaczymy, jak sobie poradzę tym samochodem. Jeździ mi się na razie bardzo w porządku, chociaż no nie wiem, ja jestem ogólnie słabym graczem Need for Speed'a i podejrzewam, że zlamię tą misję, będę musiał ją 16 razy powtarzać, no bo nie jestem inteligentny niestety i... Słabym graczem jestem w Need for Speedzie i nie radzę sobie, no na najtrudniejszym poziomie jest mi trudno, sorry, Yoji gra lepiej ode mnie. Ojej. No tak, tak wyszło niestety, no jednak jakoś chyba za dużo w Forze grałem i za słaby jestem. Dobra, zaczynajmy. Zobaczymy, dam z siebie wszystko. Misja kurierska. Czyli musimy paki tam, nie, coś tam. No, zobaczymy teraz. Hej, to ty? Nie tak głośno. Nigdy nie wiadomo, kto słucha. Tak, to na pewno ty. Dobra. Także też delikatny z tyłu spoilerek. Zobaczmy, co my tu mamy. Więc rozplanujmy sobie to jakoś. A, tak, tak, może te trzy... Później tym tunelem tutaj. Tak, chyba byśmy zaczęli sobie od tej pa... Albo nie, zacznijmy sobie od tej, bo jest po drodze. Potem tą. Nie będzie po drodze. Jak tutaj ta droga... O, tutaj taki ślepy zaułek trochę. Tą, a później tą. Czy tę. I później tu. Myślę, że będzie spoko. No zobaczymy, jak pójdzie. Trzeba dobyć dane z kilku serwerów familii. Mam nadzieję, że jesteś szybka. Inaczej by mnie tu nie było. Tak w ogóle to jestem Jess. Żołnierz podziemia, zablokowany drążek. Witaj. Jesteście z ligi driftowej, nie? Znasz może Maka? Maka? Tak, to prawdziwy wojownik dla sprawy. Dobry żołnierz. I jesteś pewien, że możesz... Zatrzymaj się. No, to im przecież. Dobrze. I... Mam to. Dobra, jedziemy. Okej. Szybki jest. Okej. On się chyba z Watchdog urwał. Teraz tutaj nie ma jakiegoś skrótu albo coś? Nie, zablokowane jest. Musimy zawrócić. Gaz. Znalazłeś coś dobrego? Czy znalazłem? Tak. Czy dobrego? Nie. To jest dziwne. Dziwne? Coraz dziwniejsze. Okej. Jakie hamowanie. Dobra, tak jak ostatnio. Jasne. Świetnie, lecimy. Okej.
Gotowy. Dobra, zobaczmy sobie tutaj. Aha, właśnie tak myślałem, że tutaj trzeba będzie pojechać, bo tutaj mamy takie podziemia. No nic, zajedziemy. Idzie jak po maśle. Ciągle dziwne? Ciągle bardzo, bardzo dziwne. Jakaś podpowiedź? Widzę mnóstwo danych dotyczących śledzenia różnych aut. Huara BC, Nissan GT-R, Chevrolet C10. Coś ci to w ogóle mówi? Wiem, że gdzieś widziałam te wozy, ale nie pamiętam gdzie. No jak, to są przecież ci bossowie chyba. No nie ci ostatni z tych lig. Dobra, rób, no wiesz, swoje. Przyjąłem. O, okej. Okay. Jedziemy. Kurde, niezłego neta ma, chyba LTS plusa. Dobra, zobaczmy teraz, co my tu mamy jeszcze. Może lepiej to. I potem to. To są te punkty tak oddalone od siebie trochę. Nie, zacznijmy sobie tak. Dużo czasu jest, także i... Proszę, ja mam super furę. Na 40 sekund. Nic. Coś mi nie pasowało przez chwilę. Wszystko okej. Okay. Ściągam dane dotyczące śledzenia tych wozów. Nie podoba mi się to. Mogliśmy sobie trochę skrócić. Takie mam wrażenie, że ten GPS coś się prowadzi przez takie kręte drogi, gdzie moglibyśmy sobie to pojechać szybciej, serio? Nie skręcając tak często. 10 sekund. Za wcześnie, żeby się pod... Okej. Okej, może... Cholera, chyba coś uruchomiłem. Cholera, chrzanić te serwery, spadamy stąd. O, chyba będzie przepychanka, nie? Co? Aha, spoko. Pościg. Czyli musimy mieć i szybką furę, i taką, co będzie spychać. Zobaczymy. Co zrobiłeś? Dałem się przyłapać. Myślałem, że nie mogą mnie wybić. No ale jakoś udało im się to zrobić. Muszę się podrapać. I pasy. Udało ci się chociaż coś wyciągnąć? Gdybyś widziała szczegółowość tych danych. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Mają tam wszystko. Układy skrzyni biegów, droga hamowania, nawet warunki drogowe. Pokiego grzyba im to wszystko? No żeby wygrywali. Obliczają, czy może wygrać, czy nie. Kurde. No bo tutaj te wszystkie wyścigi są ustawione przez familię, cała ta gonitwa. Wow. I oni za wszelką cenę muszą wygrywać. Głupie to jest, nie? Bardzo dziwne. Takie same szyfrowanie jak wtedy, kiedy włamałem się do Bright River Security. Włamałeś się do prywatnej firmy ochroniarskiej? Nie. Może. Wow. Okej, nie ma żadnego radiowozu, który... Co to, korweta jest? O, sier. Wyjechałem na kolczatki. Może nie naprawiał się mi? Sier. Czekajcie, musimy przejechać przez stację. O nie, co? Nie zauważyłem jej. Co? Ja chyba się naprawiły. Wow. No, dobra, to jedziemy. Spoko. Nigdy nie najechałem na Kolczatkę. Myślałem, że tylko nie wyścigu, jak w Most Wanted. Ale gij. Boże, ci goście się nie poddają. Nie wierzę, że familia może sobie od tak wezwać policję, kiedy chce. No, całe miasto owinęli sobie wokół palca. Wyciągnę nas. Dobra, wypadałoby ten żółty radiowóz wyeliminować. Bo on ma ten impuls do strony, nie? Ale rozbił się gdzieś, okej. Okay. Ajdź! Ouuu! No i git. Ale kurczę, te światełka super wyglądają, żółte. Się fajnie łączą z tą naklejką.
To jest naklejka zrobiona przez innego gracza, jest tutaj pobrany z tych społeczeństw. Z naprawami! Ale ciśnie ta BMA, trzeba przyznać. 10 sekund. Chyba wypadałoby zniszczyć jakiś radiowóz. Ale nie, zdążyłem. 15 sekund. Dobra. Jak staranowany podczas driftu. Ale myślałem, że jak przebiję te opony, to już będzie lipa. To jest trudny poziom. Ajdź. No nie odczepią się. Odczepią się zaraz. Teraz powinien być jakiś skrót chyba, skok albo coś takiego. Nie. To się łączy do cyfra. 28 sekund. Nigdy. O, ale to BMA jest świetna. Kurde. Niech sobie gonią swój własny ogon. Elegancko, udało się. Myślałem, że będzie lipa, jak przebije te opony. I już chciałem zaczynać misję od nowa, bo myślałem, że to jest jak Most Wanted, że jak przebijemy opony, no to koniec. Ale tutaj mamy takie samo uzupełniające się oponki, jakieś tam fantastyczne, więc nie ma stresu. Cały czas mi się ten blok losuje. Ja nie wiem. Nie no, zmieniamy na karty, na żeton. Okej. Ten Jaguar jest chyba tylko wyścigowy F-Type, nie? Nie można go na F-Type wziąć. O, naprawiamy furę. Już wiem, dlaczego pośredniczka cię wzięła. Jesteś elegancko. Nie no i spoko driftuje jak na samochód ucieczkowy, trzeba przyznać. Znaczy takie ślizgi robi fajne, podoba mi się. Okej. Ten matowy kolor pasuje, nie? Masz wszystko? Co? Ach, tak, tak. Niezbyt przekonująco. Infiltracja. Nie potrafię tego wymówić. Infiltracja. Filtracja. Dobra, tu mamy skrzynię. O, jak fajnie. Tak od razu możemy sobie to zrobić. Nie mogliśmy dotrzeć we wszystkie miejsca. Wysoko. Bądź w gotowości. Nie ma czasu na gadanie. Trzeba dostarczyć skrzynię. Wylosujemy przy okazji jakąś część. Fajnie, że to tutaj było. Nie ma za co. I trzeba poćwiczyć ucieczki, nie? No akurat mamy samochód ucieczkowy, więc możemy troszeczkę się z policją pospychać. O, tu powinien być jakiś skrót. Takie serpentynki mamy. A czekaj, tu jest traska driftowa chyba. Tutaj jest trasa driftowa. Tak? Nie. To nie to. A nie, no jest! Jest, jest. Tylko jak są te... takie zapory, które pokazują, żeby skręcać, to tak ciężko skojarzyć tę traskę. Tutaj jest kilka trasy driftowych. Świetnie to zrobili, naprawdę. Ale powinni troszeczkę więcej też porobić tych trasy driftowych. I ogólnie driftów powinno być więcej, no. Trochę za mało jest tych w ogóle trasek. Są jeszcze strefy driftowe, no ale to nie to samo. Ale dobrze, że w ogóle są drifty, nie? Były takie NFS-y, w których driftów nie było, tych zawodów takich samych w sobie. Nie mamy fajnie. Jeszcze chyba, tak, jeszcze chyba mam zawody drag do ogarnięcia. O jest, to było. Ops. Korweta załatwiona? Nie wiem. Coś tam ją zepchnąłem, ale autostacja wezmowała. Ciekawe, gdzie się odkryła. Czy te billboardy muszę sobie porobić, te wszystkie znajdźki. Kurde, sporo tego jest. 1 Adam 6, podaj aktualne położenie. Jedziemy na zamek, przyjęłam. Okej, i mamy gotowe. I tutaj będziemy mogli sobie rozsłować. Na razie, frajerzy. Kurde, już myślałem, że ten. Że nie dojechałem i lipa będzie. 27 tysięcy za to, wow! To niezła kasa jest. O, dobra część.
No, niezłe ulepszenie. Podoba mi się. Dobra, dostałem dostawę. Zobaczmy, co tam będzie. Może będzie... Jedna tylko. Okej. Okay. A zawsze tam dodatkowe żetony. 4 i 10 tysięcy. Może być. Dobra, to mamy zrobione. Zobaczmy, gdzie mamy kolejną ucieczkę. W mieście i niedaleko jest sklep z częściami. Polosujmy sobie coś. No i pięknie, udało się pomaksować furkę. 1221 koni mechanicznych, 367 prędkości maksymalnej od 0 do setki w 2,03 sekundy. Całkiem spoko. Znaczy już miałem czas tam 1,93 od 0 do setki. No nie wiem, jak ta fura będzie teraz śmigać, więc sprawdźmy sobie razem. Jezus Maria, nitro jest dobre, no ten samochód raczej nie powinien mieć teraz żadnej konkurencji. Więc chodźmy sobie, co my tu mamy? Ucieczka do celu, mam po prostu dobrą furę, no, do tego zadania. A musiałem mieć nową, bo niestety Charger nie dał się stunigować powyżej 300 punktów, więc no trzeba było uderzyć w jakieś nowe auto. No, że akurat byłem przy kasie, to sobie sprawiłem BMW. No i jak widać, chyba będzie wszystko w porządku z tym samochodem, bo ciśnie ładnie. Zastanawiałem się nad tym Camarosem, a to jest tutaj już. Ale chyba BMW mi wystarczy. Ciśnie ta bryka elegancko. Start. Na obrazku było BMW TX6M. Jess, jesteś tam? Żołnierz podziemia? Co się dzieje? Próbowałem zainstalować pluskwę w kasynie familii. Przebiłem się przez ich zapory, ale się połapali. Uciekam! Zabierz mnie stąd! Cholera, okay. Trzymaj się, już jadę! Pośpiesz się! Połapali się, też mają niezłych hakerów pewnie. Przepraszam, nie mogłam czekać na twój telefon. Co się dzieje? Żołnierz podziemia próbował działać sam i dał się przyłapać. Jadę po niego. Ten chłopak ciągle zgrywa żołnierzyka. Dobrze, zgarnij go nim oni. Jak to ciśnie teraz? Gdzie jestem? W drodze po kogoś, kto działa na własną rękę. Okej, ale mam coś dobrego. To będzie coś, jeśli się stąd wyrwę. Kiedy się wydostaniesz? Żołnierzu, co ci strzeliło do głowy? Dosyć szybko tu dojechałem. A ten na spokojnie sobie wsiada, lol. Spoko. Wsiadaj! Spadamy stąd! Aha, no... Szedł tak, jakby dopiero co kupę zrobił. Albo jeszcze nie zrobił. Nie no, jakby nie zrobił, to by szybko szedł, a tak to już na spokojnie. Jedziemy. Kurde, jak to ciśnie. Policaje. O nie! Familia! Żołnierzu, co ci strzeliło do łba? Właśnie znalazłem dojście do ich bezpiecznego serwera. Muszę wracać do bazy i aktywować je, zanim mnie zablokują. Ej, oni chyba mnie nie dogonią. No dobra, dogonili. Powiedzmy, że nie załapałam tego, co mówiłeś wcześniej. Wszystkie ich tajne informacje są w zamkniętym sejfie, a ja znalazłem do niego furtkę, o której nie wiedzą. Żołnierzu, na przyszłość musisz być bardziej ostrożny. I to mówi dziewczyna, która żyje z uciekania autem. Tobie płacą za unikanie kłopotów, mnie za wyciąganie cię z kłopotów. Tobie coś płacą? Kto ci płaci? Tyler? No chyba nie. Dobra, wiem, że to przenośne, no. Charlie? Moje cywilne imię. Zanim trafiłem na drążek, nią. Dali mi imię i cel. Nigdy nie słyszałam, żeby była taka zdenerwowana. Musi jej na tobie zależeć. No, znamy się już od bardzo dawna. Okej. Okay. Kurde, chyba ich zgubiłem. To bardzo szybko. Co za zakończenie? Cholera, mamy nowy problem. Właśnie dostałem sygnał z serwera. Znaleźli dojście, jedziemy do mojej kryjówki. To ile mamy czasu? Kilkanaście minut góra. Ściągam teraz, co się da. Zawiozę cię tam. Aha, czyli jednak znaleźli tą jego niby furtkę. Grzejemy.
Kurde, ja myślałem, że tak uda się ten samochód przerobić, żeby 400 na godzinę cisnął. Byś tak fajnie się tuningował, ale może się da. Śledzisz nas na żywo? To ty tak możesz? Na twoim miejscu nie zagłębiałbym się w to, co ona może. W twoich słowach wydaje się taka tajemnicza. Prosiłem, żebyś nie mówiła. Czasem ciężko z nią wytrzymać. Ej, 360, tak jak pokazywało na tuningu. Wygląda na to, że są przesyłane z części tuningowych Hidori w tych autach. Co? Ale nasza ekipa też używa Hidori. Od nas też są dane? Czekaj. No, 360 leciutko leci, nie? Nie, zdaje się, że to wszystko auta robione na zamówienie od producenta. Kimkolwiek są właściciele, wiedzieli, co im pakują do wozu. Hej, żołnierzu, pamiętasz to złote Lambo, które zwinęliśmy familii? Zobacz, czy jest w tej bazie danych. Dobry pomysł, sprawdzam. Tak, jest! Ma pełno tych specjalistycznych części Hidori. Dobrze, że nie jeździliśmy nim za długo. Na samą myśl, że familia mogła przez cały czas zbierać o nas dane, mam ciarki. O, to musimy wywalić te części z samochodu. Kurde, ale ta fura ciśnie, nie? Kurde, no, offroadzie całkiem nieźle się spisuje. Fajnie pierdzi, podoba mi się. No łatwiutko, kurczę. Poszło! Dobra, to mamy zrobione. Cyk. Skok. Teraz już muszę patrzeć na te ulepszenia. A mi się skok nie podoba za bardzo w samochodzie ucieczkowym. Ten żołnierz podziemia coś podejrzany jest, ja mu nie ufam. Dobra, mamy kolejną misję, co teraz? O, dostawa, zobaczmy. No pewnie, to co to zwykle. Samochodzik wymaksowany, tylko teraz patrzeć, żeby ten, żeby odpowiednie części dobrać z odpowiednimi bonusami. Wygląda na to, że żołnierz podziemia zdążył na czas. Dostać się. Dobra robota. Wszyscy robimy, co możemy. A propos. Charlie, będziecie potrzebował do następnej hakerskiej roboty. Wiesz, właściwie hakerstwo to nie moja bajka. A jednak. Proszę. Wysyłam ci na miary. Kurde, ale ciśnie ta fura, nie? Dobra, co my tutaj mamy? O, to może sobie dojedziemy. Czy nie? No tutaj mamy taką autostradę. Cyk. Zobaczymy, ile na nitrze poleci maksymalnie ta BMK. Ja myślę, że tak koło 390 może pociśnie. Bo tak bez nitra to leciutko powyżej. Zobaczcie, jak przyspiesza powyżej 300. Powyżej 350 nawet nieźle przyspiesza. O. 366? Nie? Leciutko. Dobra, znajdziemy sobie taką prostą. Wow. I ustawiłem sobie tak, żeby reakcja na skręt była dosyć mocna, więc bardzo łatwo też umijać ruch uliczny. O, na zakrętach mocno zwalnia, ale to nic, o to chodzi właśnie. Dobra, i teraz uwaga, niech się rozpędzi do maksymalnej i... Ale Silver Rock to i tak dobrze. Ach, tutaj zakręt był. No 371 maksymalnie, nie? Może tam dwa było. Ale bardzo szybko dojechaliśmy do miasta, trzeba przyznać, co? Tutaj naprawa szybka, cyk, tankowanko. Jakieś wyzwanie. Co? Jaka dostawa? Jezu, chyba za to jakieś dzienne wyzwanie czy coś. Zobaczymy, co tym razem będzie. 25 tysięcy, może być. Ła! Tutaj musimy średnią nabić. To szybko, żeśmy dojechali do tego miasta, naprawdę. Chyba pobiję tutaj lekko. A nie! Nie pobiłem. Kurde, zagapiłem się na ten. Na wynik. Jedzie dalej, no dopiero co naprawiłem, już porysowana. Ech! Właśnie, muszę tą E46 też kupić, BMK.
tajna skrytka. To jest nasze kolejne zadanko. Kurde, ale aż sama przyjemność jeździć tym samochodem. Jak na razie. Dobra, tutaj już mamy 340 wymóg do samochodu. Także już dosyć dużo. W końcu udało się namierzyć tajne skrytki w całym mieście. Masz zebrać z nich przesyłki, zanim dotrze do nich familia. Okej. Okay. Wysyłam ci klucz szyfrujący. Rozpakuj te dane. Okej. Okay. Jasne, okej. Okay. Każda skrytka ma określone godziny odbioru. Jak nie zdążysz, dane zostaną wymazane. Żadnej presji, co? Dobra. Teraz musimy do tych skrytek... Nie. Musimy jechać jedna po drugiej. No co, zaczynamy chyba od tej najbliższej, nie? Gdzie? Co tam? Potrzebuję pomocy. Muszę odszyfrować jakąś czarną skrzynkę czy coś. Nic nie mów. Twój osiedlowy magik jest do usług. Super, dzięki. Okej. O, naprawiona BMW-ka. Zobaczmy, czy to zadziała. Właśnie wysyłam ci dane. Mam. Odszyfrowuję dane. Okej. I... No, spróbujmy. Pierwszy cel za mną. To taranowanie jest za mocne. Potrzebne też jest hasło, ale nie ma go w przesyłce. Świetnie. Okej, hamujemy. O, dziękuję trafiku. Tym razem byłeś pomocny. Musimy się wrócić. I proszę bardzo. Odebrałem. Odszyfrowuję. Okej. Na parkingu jestem? Co ja? Przecież tam nie wjechałem. Okej, okay, teraz musimy tutaj pojechać. Cyk. O, całkiem spoko droga, kolejny ale... Kolejny dzień, kolejna robota. Nie, jest dobrze. No tu przecież nie mogę pojechać, o co chodzi. Nie, to coś GPS mnie tu nie prowadzi? Dlaczego? Wygląda na kolejną fazę planu gromadzenia danych. Kolejną fazę? Planują zbierać dane z cywilnych aut. Widzę schematy taksówek, radiowozów, rodzinnych, minivanów, wszystkiego. Żartujesz? Przecież to jest nielegalne. Tutaj. Jaki ten samochód jest szybki teraz. Kurde. A to jeszcze nie jest w ogóle najszybszy samochód w grze. Kolejna przesyłka leci do ciebie. Czekam. Jaki kozak, nie? Szkoda, że Chargera nie można tak ulepszyć, tego starego. Tej takiej łódki. Dobra. Co tu mamy? A, też łatwa droga. Prawie na miejscu. Dobra, mam miejsce. Teraz potrzebny jeszcze czas i hasło. Zostały 3 skrytki. Może je zdobędziemy. Ale ci... No nie mogę się napatrzeć. Na 2 kołach. Jezu. Ładnie. Wysyłam. Przyjąłem. Kupujcie tą BMW-kę. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Teraz prawo. Czasem. Wiadomo, kiedy ma się zacząć? Już się zaczęła. Co? Jak to? Jak przesyłają te informacje bez naszej wiedzy? Nie wiem, pogrzebię jeszcze. Szalona. Mam nadzieję, że tu są odpowiedzi. Okej. Okay. I ostatni punkcik nam został. Nie wiem, czy będzie po drodze, tak jak te się wydawały bardzo po drodze. I się wydawało, że mamy do nich no bliziutko, dlatego, że samochód jest taki, kurde, wykokszony, nie? O-o. Co o-o? Dobra, mam hasło. Hasło to potop. Mam nadzieję, że mają na myśli potop dany. A nie wiesz, taki biblijny, który zatopi ziemię, cofnie ludzkość w rozwoju i tak dalej. Miejmy nadzieję. No to było słabe akurat. Nie zaśmiałem w ogóle. Czy moglibyśmy bączka zakręcić? Nareszcie. Nie, to auto.
Trzeba sobie porobić takie koksy. Już tą korwetę też mam tak porobioną na te wyścigi. Jeszcze na offroady muszę sobie porobić koksa jakiegoś. Kurde. Na offroady ma tą BMW-kę właśnie. Ale myślę, żeby spróbować też jakiegoś innego auta. Mówiliście, że ten garbus jest dobry na offroad, jak się go ulepszy. Ale ja bym wolał jednak przetestować inne fury. Jakoś mi nie pasuje tam to auto w ogóle. No nic, moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję wam, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie, pa pa.